Chyba tutaj troszkę ciszej będzie. O kurczę. Trochę ich tu jest. A ściany nie zapewniają takiego bezpieczeństwa, jak myślałem. O! Coś tu wybuchło. Mam mapę. To jest fajnie. Dwie bronie mają tą zaletę, że jak mi się skończy amunicja w jednej, to mogę strzelać w drugą. Że jeszcze gdzieś tam jesteście. Przebiegnę się tutaj. Przepraszam, ale to jeszcze takie trochę skutki tego, że... Że każe mi czasami dusi. Efekty specjalne. Niezłe. Chowaj się. Trochę się rozpaćkał. Pamiętaj, żeby do takiej broni nigdy za blisko nie podchodzić. Ale unik. Jakiś fajny komandos. Z niego. Już nie. No. Trup ściele się gęsto niestety. Takie uroki wojny. Wojennych anime też jest dość sporo. To akurat trzeba byłoby przeglądnąć to wszystko dokładnie, jakie anime i może w przyszłych odcinkach znajdę jakieś, które będę mógł przedstawić, albo wrzucę do tego mojego drugiego. Drugiego projektu, tak jakby. To Circo Presento, gdzie prezentuję filmy, seriale i anime oraz książki w przyszłości. Chyba coś tam rzucili. A spadam, spadam, spadam. Spadam. Niedobrze. Troszkę bardzo niedobrze. Przydałaby się jakaś apteczka. Jeśli nic tutaj nie znajdę, to może być ciężko. Ładnie go tu wmurowało. Otwiera się z drugiej strony. Może jest tu gdzieś jakieś przejście? Nie, nie widzę. Nie mogę tak po prostu tam wyjść, bo... To zapewne zginę od razu. Ale może jakoś powolutku się uda. Niestety chyba żadnej apteczki tu już nie ma. Gdzieś tam są i strzelają. Kogoś trafiłem. Przypadkiem, ale go trafiłem. No wyłaź, wyłaź. Okej, jest załatwiony. Jest, mam apteczkę. Całe szczęście. Było ciężko.
przez chwilę. Wiem, wiem, może nie jest to jakiś najtrudniejszy poziom trudności. Powinno pójść dużo łatwiej, ale... Dawno nie grałem. Okej, okay, albo tu gdzieś apteczka leżała, albo ona jest w apteczku. Co nie byłoby takim najgorszym pomysłem. Jak na razie gra zapowiada się bardzo fajnie, tylko że to jeszcze nie są te czasy, które tutaj powinny być, czyli jakby nowy alternatywna historia. Nowy porządek, alternatywna historia właśnie, gdzie to naziści są panami świata, wygrali II wojnę światową i oni rządzą Stanami Zjednoczonymi. Ale do tego jeszcze dojdziemy. Niestety, musimy do tego dojść. No i zobaczymy, jak sobie poradzimy z tym. Wnioskuję, że muszę pójść jeszcze wyżej na górę. Czuję się odrobinę jak w działach na Warony. Nice. Granat. Jestem na polu walki z Niemcami, więc mogę posługiwać się nawet Niemcami. Kolejny granat. Weźcie się, uspokójcie z tymi granatami. Poddalibyście się i byłoby po sprawie. Czy ja mogę sobie z tego działa poszczelać? Mogę, tylko że ktoś do mnie ładuje. No wyłaź. No. Okej. Okay. Drugie działo, wnioskuję, że powinno być gdzieś tu, ale zobaczmy jeszcze na mapę. Tak, jest tam dalej. Mapa naprawdę się tutaj przydaje, ale serio, był taki film, Działa na Warony, który opowiadał o misji żołnierzy, którzy mieli się dostać do bunkra Niemców z takim potężnym działem. I je zlikwidować. Okej, okay, tutaj można sobie poczytać, ja tego nie chcę teraz robić. Mieli to działo zlikwidować, bo ono mogło zniszczyć okręty, które płynęły w stronę właśnie Niemiec czy Francji, żeby się zdesantować. Myślę, że coś wyłączyłem, ale niestety nie wiem co. Ja może sobie odpuszczę się zabawę tymi pajchami i idę dalej. I ładnie tak. Z twojej strony podchodzi do tyłu do kogoś. O, granacik. Własne ściany rozwalacie granatami. Chyba amunicja się skończyła.
Tak jakby. Prawie się skończyła. Trzeba trochę uważać z tą amunicją. Dawać, mamo. Bo nie będę miał zaraz czym was zabijać. Tutaj osiągnąłem limit, o, granat, fajnie. Optyczka. Kontynuując wątek dzieł Navarone. Był to bardzo ciekawy film. Bardzo fajnie się go oglądało i mogę go z czystym spokojem polecić każdemu, kto go jeszcze nie oglądał, a interesuje się takimi filmami wojennymi. Zanim ci żołnierze, taki mały oddział dotarł do tych dział, by je wysadzić, musiał przebrnąć przez terytorium wroga i wiele przeciwności losu. Byli również w pewnym stopniu zakładnikami. A jak się zakończyło, tego nie będę zdradzał. Na pewno dotarli do tych dział, bo w końcu, skoro film o tym opowiada, to musieli do tych dział dotrzeć. Kolejna seria. Okej, chyba znów jest czysto i spokojnie. Mogę sobie poszukać amunicji. A dlaczego o tym filmie opowiadam? Dlatego już powiedziałem ten kompleks tutaj przypomina mi troszeczkę ten film, bo również są działa, które trzeba zlikwidować, że troszeczkę inny sposób. Nie ma tutaj żadnego ochroniarza, więc zlikwidujemy gościa tak. Ten szeregowy to jakieś utropienie. Okej, no to idziemy dalej. Jeszcze zapewne długa droga przede mną. Tędy chyba się nie da przyjść. Tam coś jest, co może mi dorować drogę zapewne. Ciekawe, czy mogę z tego działa tam strzelić. Tak by rozwalić. Ten samolot tam. Oczywiście, że mogę. To ludzi też poszczelam. Może kogoś się zlikwiduje. Chyba tak. Więc ładnie. Strzelam z działa przeciwlotniczego do żołnierzy. Piechoty. Przerost formy nad treścią. O, ale... Była taka możliwość. Dało radę ich zlikwidować z dystansu. To zrobiłem. O-o! Uff, jakby to. Hey,
ładnie szeregowy. Nieźle. Okej. Tutaj powinien być też filmik odrobinę wcześniej i zaraz dlaczego wchodzę po linię, się zastanawiacie. Będzie wyjaśniane również w tym filmiku. Więc spokojna głowa, nic nie stracić się. Ja się tu powspinam. Wow. O, szlak. To teraz naprawdę wymyśli. Dobra, przejdę. Bez zezwolenia. Tak, straciliśmy przez ten samolot jednego. Pytanie, jak ja mam dojść, jak mi się nie napali. Aha, straciliśmy drugiego. Nieciekawie. Prawdopodobnie w tym momencie dowiadujecie się, dlaczego wspinałem się po tej linie. Ale to mój sposób na pokazywanie, dlatego przepraszam, jeżeli komuś się nie podoba. Ale tak było najlepiej pod wieloma względami. Chodź, była tam taka fajna muzyczka przez chwilę. Nie ma to jak schodzić po stalowych obręczach liny. Łańcucha. No dobra. Papa. Chociaż mnie zauważyli ci z przodu. Uff. Byłoby ze mną źle, jakbym nie zobaczył tego psa. No i znowu się zrzęśnie zacznie. Chyba już nie żyjesz. Pobiegłeś tam? Okej. Mój stały problem. Kończy mi się amunicja. Jak chcę strzelać. Ładny stół. Chyba jakąś kolację jedli. Przepraszam za wtargnięcie, ale... Mam tu misję do wykonania. Przy okazji się wzbogacę waszymi kielichami. No, potem będą archeolodzy szukać tych kielichów przez wiele lat. Albo i nie. Bo oddam je do jakiegoś muzeum albo coś. Nie mówcie mi, że można karmę dla psa zjeść, to nam doda energii. Super.
Realistyczne. Tylko kto będzie je... To by jak karmę dla psów. Ale może niestety w tamtych czasach tak to było. Okej. I ciągle problem z amunicją. Ogólnie lubię psy, ale te to akurat jakieś takie wredne są. I niemieckie. Wolę małe pieski. Chociaż szczekają strasznie głośno. Jakiegoś Maltańczyka by sobie załatwić, czy coś kiedyś to. Chwilowo mam jemnika. No tak, a teraz zabrałem złoty miecz. Fajnie. Zobaczmy. Złoto. Złoty miecz. Bardzo fajnie. Grafiki, zebrane postacie. O, nawet umiejętności tutaj są. Można rozwijać, jak się awansuje. To też jest bardzo ciekawe.